Tramwaj PESA 2012, czyli taki, który ostatnio został skradziony z zajezdni w Zawodziu w Katowicach, to jedna z najbardziej popularnych jednostek tego typu w kraju. Jak się okazuje, kierowanie nim wcale nie jest trudne. Jeżeli wagon już jest włączony, przygotowany do jazdy, no to niestety, no to problem tak naprawdę zanika, tak? Wystarczy dwie czynności wykonać i jedziemy. I tak właśnie zrobił 25-latek ze Świętochłowic, który około 20 minut po północy w sobotę, wykorzystując najpierw nieuwagę ochroniarza, a potem pracownika firmy zewnętrznej, który tramwaj serwisował, odjechał PESą 2012 w kierunku Chorzowa. Wszedł przez bramę, przez którą wyjeżdżają na co dzień tramwaje, bramę, która jest pilnowana przez firmę ochroniarską zewnętrzną. Tą bramą tramwaje wyjeżdżają, ona jest zawsze zamknięta. Otwierana jest tylko na ten moment, kiedy tramwaj wyjeżdża z zajezdni i robi to fizycznie pracownik ochrony. Jednak jak wynika z nagrań monitoringu, który znajduje się w zajezdni, tym razem z nieznanych powodów pracownik ochrony miał zostawić bramę otwartą. Zanim 25-latek został zatrzymany przez policję, zdążył tramwajem dojechać do centrum Chorzowa, zabierając po drodze pasażerów. Na razie nie wiadomo, jak wiele osób wsiadło do tramwaju widmo, bo maszyna jest zaplombowana i czeka na wizytę funkcjonariuszy policji, którzy zajmą się przede wszystkim monitoringiem skradzionej PESY 2012. 25-letni mieszkaniec Świętochłowic najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwo polegające na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez prowadzenie bez uprawnień pojazdu w postaci tramwaju i dokonanie krótkotrwałego użycia tego pojazdu. Wcześniej zamiast krótkotrwałego użycia 25-latek miał usłyszeć zarzut kradzieży z włamaniem, jednak po dokładnym zapoznaniu się z aktami sprawy prokuratura zmieniła mu kwalifikację czynu. Za postawione zarzuty grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Tak wysoka kara jest uzależniona m.in. od wartości skradzionego tramwaju. Ten kosztuje zwykle około 7 milionów złotych.